Nowo, ale no, muszę zrobić rzęsy, róż wam pokażę, może teraz wam pokażę róż, mój ulubiony, ale to już widzieliście, jeżeli oglądaliście, nie wiem, mój makijaż jakikolwiek, bo jest tak zajebisty na róż, nie wiem, jak w tym świetle będzie wyglądał, ale jest kurwa dojebany. Chwilka, muszę dosłownie się pochylić. Jest ujebana oczywiście. No ja muszę to posprzątać. Zamówiłam sobie nową kosmetyczkę, bo ja mam taką wielką kosmetyczkę z Victorii i jakby tutaj są dwie małe, które są tak ujebane, już po prostu trzeba to wyrzucić, co nie, ale zmienić. I sobie zamówiłam inną i po prostu czekam, aż przyjdzie i wtedy wyczyszczę wszystko, co tu jest. Na razie nie mam motywacji, nie chcę mi się tego robić, bo po prostu jeszcze nie mam tej kosmetyczki, wiecie, o co chodzi. Ale jak będę ją miała, to dosłownie wszystko kurwa idzie do czyszczenia tutaj. Czekajcie. Dobra, ja ogólnie mam dwa takie same pędzle. Coś, żeby nie było. Ale tego używam do różu. Jest tak zajebisty. Ja nie wiem, czy będzie tutaj widać. Widzicie, jaki ładny kolor? Chuj wie, czy to widać. Ale jest przepiękny, o Jezu. I to jest właśnie na żywo ładnie oczywiście wygląda. To jest Pink Tastic z Vibo. Zajebisty, dwie dyszki kosztuje, ale jest taki właśnie cukierkowy i w chuj ładnie wygląda, no nie? Przynajmniej na mnie. Także go sobie nałożymy. No trochę dużo nałożyłam, wiem, ale to będzie ładnie wyglądać, jak miała rzęsy, już cały makijaż. Teraz wyglądam trochę jak debil, ale spokojnie. No ale teraz maluję rzęsy, więc muszę chwilę skupić. Ile płaciłam za paznokcie? Mało. Ja mało płacę w ogóle za paznokcie, ja płaciłam 120, więc no, także ja nie płacę na pewno dużo, ale to też było uzupełnienie, wiecie, o co chodzi, więc to też się trochę inaczej przeliczę, pewnie jak miała od nowa, tam trochę więcej zapłaciła, ale tak czy siak to jest mało, wiecie, o co chodzi. Teraz wiem, widziałam, kurwa, że dziewczyny potrafią wziąć, nie wiem, 200-300 zł w Warszawie na przykład, to wiem, że tak jest. No ja szczerze, tak szczerze, nie dałabym za paznokcie dwóch, trzech, żeby tak dawać, wiecie, regularnie pieniądze, no nie ma chuja. Może na przykład jakbym, nie wiem, sobie na ślub robiła, nie? Ale tak po prostu to nie ma szans. Po prostu nie. Nie opyla się, moi drodzy. W ogóle ta tapeta w kwiatki, ja w ogóle tego, tych TikToków, na których widzicie tę tapetę w kwiatki, to nie są TikToki nagrywane u mnie w domu, tylko w domu moich dziadków, oni mają przepiękny dom, duży, właśnie z takimi pięknymi pomieszczeniami, bo też oni budowali przecież dom, wiecie, w takich czasach, więc było to modne i te kwiaty są tak piękne i zawsze tam nagrywam właśnie TikTok, jak sobie u nich jestem, bo u nich też jest piękne światło. Jak nagrywam u siebie, no to nagrywam na białym tle zazwyczaj, bo po prostu nie mam takiej ładnej tapety w domu. To bardziej tapeta, wiecie... To jest tapeta z kiedyś, nie wiem, 30 kurwa lat temu. Więc ja wam nie powiem, skąd ona jest, bo nikt tego nie wie. Kiedyś były takie po prostu tapety piękne. To jest numerek, nie wiem, czy tu będzie, tu nie ma numerka, dosłownie tu jest tylko nazwa, Pink Tastic, tak się nazywa. Tutaj nie, a nie, 4? Chyba numerek 4, dobra jest, kurwa, i to duży nawet. Więc to chyba jest 4. Nie wiem, czy będę doklejać rzęsy, no nie widać ich w ogóle. Więc może to zrobię i nie wiem, czy robić piegi, czy zrobić pieprzyki. Ja ogólnie nie zostawiam tak skóry bez niczego tutaj, bo nie lubię. I nie wiem właśnie, czy piegi, czy pieprzyki. Mogę sobie zrobić na przykład dwa pieprzyki, albo zrobić po prostu piegi. Teraz wlatuje mój ulubiony róż, tak, rozświetlacz z Sephory. On jest tak zajebisty. On mi się tak długo trzyma na nosie w ogóle. Ja nakładam rozświetlacz tylko na nos, bo mi się nigdzie indziej nie podoba, jak wygląda rozświetlacz. Ale jest zajebisty. Piękne, kocham go. Dobra, aha, dobra, jeszcze nałożymy sobie mydełko trochę na brwi. Czy ja chcę, kurwa, robić dzisiaj piegi? Czy pieprzyki? Nie wiem. Ale tak trochę tylko tego nałożę. Tak. Jakby, kurwa, wy tutaj różnicy jakieś nie widzicie, ale jest lekka różnica. Także trust me, jest jakaś tam. Jakby moje brwi i tak są dwie inne w ogóle, ja nie wiem, co one
co on sobie myślał, jakby kurwa, proszę was, widzicie moje brwi? Widzicie to? Ogólnie ta jest chyba ładniejsza, ale na zdjęciach ten profil ma ładniejszy. Z tego gorzej wygląda na zdjęciach. No, więc z tego lepiej. Dlatego, że mam ładniejszy nos z tej strony i ogólnie ten profil jest lepszy. A ten jest taki do dołu strasznie. Właśnie, nie, ten jest taki do dołu, a ten jest taki do góry. I mam strasznie symetryczną twarz. Przez to, że właśnie też mam tutaj zamknięte bardziej oko. Myślałam kiedyś, że to jest genetyczne, ale możliwe, że to przez wypadek, który miałam w dzieciństwie i to oko mam bardziej zamknięte. Wy tego tak o nie zobaczycie. Ale to kiedyś był strasznie duży mój kompleks, że mam tak niesymetryczną twarz przez to i nienawidziłam, ktoś mi robił zdjęcia, do tej pory nienawidzę. Dlatego jak pytacie, czemu nie chciałabym iść w modeling, to na przykład kurwa dlatego, że nie powiem do fotografa, przepraszam, czy mógłby mi pan zmienić lustrzane odbicie, ponieważ bez tego wyglądam jak robak, dosłownie rozjechany i mam twarz tak. No tak nie zrobię, także rozumiecie? Jestem w teamie ludzi z ultra niesymetryczną twarzą, jakby tam nie tak wkurwia, ale trudno. Well, już próbowałam to zmienić. 2 lata dosłownie próbowałam to zmienić, nie robiąc oczywiście żadnych operacji ani nic, bo po prostu nie chcę. Ja ogólnie nie planuję żadnych operacji robić, przynajmniej w najbliższych latach. Jeżeli chodzi o moją twarz, to na pewno nic takiego. Zabiegów też w ogóle nie planuję, jakoś tak nie wiem dlaczego. Na przykład ja uważam, że zajebiście jak ktoś sobie robi i w ogóle ja nie widzę w tym